Psalm 91, werset 2. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ilustracją do tego psalmu może być pewna historia, która ma swoje źródło w zdarzeniu, które miało miejsce 4 sierpnia 2018 roku. Chodzi o ludzi, którzy zostali uratowani dzięki kontrolce. 4 sierpnia 2018 roku Roland i Weronika wracali swoim autem z Toskanii do Francji. Około 11:30 na desce rozdzielczej samochodu zapala się kontrolka ostrzegawcza. Jest jakiś problem z silnikiem. Pada deszcz i jest duży ruch na autostradzie. Roland zjeżdża z autostrady tuż przed mostem Morandi w Genui. Kontrolka ostrzegawcza w aucie po chwili na postoju gaśnie. Z ulgą postanawiają wrócić na autostradę następnym wjazdem, tuż za słynnym mostem Morandi. Nagle otrzymują telefon z pytaniem: gdzie teraz jesteście? Zaniepokojeni krewni informują Rolanda i Weronikę, że most Morandi zawalił się o 11:36. Nie wiem, czy zostalibyśmy zmieceni razem z mostem, mówi Roland, ale kiedy zjechałem z autostrady, most był nadal nienaruszony, a kiedy wróciłem na autostradę, za nim już się zawalił. Interesujące było to, że lampka ostrzegawcza, o której była mowa, nie zapaliła się później wcale. Ani tego dnia, ani nigdy później. Czy Bóg zachował Rolanda i Weronikę dzięki tej kontrolce? A jeśli tak, to dlaczego tylko ich, a nie innych? Na pierwszy plan wysuwa się głęboka wdzięczność, ale pozostają też pytania, jak to często w życiu bywa. Weronika jest głęboko poruszona za każdym razem, gdy widzi obrazy zawalonego mostu. I modli się za rodziny dotknięte tą katastrofą. Gdybyśmy zginęli w Genui, znaleźlibyśmy się u naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, mówią z przekonaniem Roland i Weronika. Ponieważ wciąż żyjemy, chcemy pomóc innym, znaleźć pokój z Bogiem w Jezusie, aby nie musieli bać się śmierci. Chrystus jest prawdziwym życiem. A jak jest z tobą? Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, to jeśli umrzesz w takim stanie, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego, że każdy, kto nie wierzy, jest objęty gniewem Bożym i jest pozbawiony chwały Bożej. Dlatego czym prędzej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony.